Hej, cześć, siemaneczko, z tej strony Squido, to jest 44 dzień dziennika z Minecraft. I chciałbym wam kogoś przedstawić. To jest piesek, którego znaleźliśmy podczas streama. Jeszcze nie ma imienia, dlatego też to zostawiam dla was. Wymyślcie dla niego jakieś imię. W komentarzach możecie pisać propozycje. To jest 45 odcinek dziennika z Minecraft i wiem, czy to już mówiłem. I witam was bardzo serdecznie. Tak, on żyje, ma się całkiem dobrze. Tak ogólnie to na streamie byliśmy na wyprawie, w której obszedłem tutaj całe to miejsce. Bo się jak wracałem do domu, stamtąd skądś. No i tutaj zgubiłem się i poszedłem tam stronę 1000 kratek, w tamą stronę. A później się wróciłem 1000 kratek w tą stronę, więc to w ogóle masakra była na tym streamie. I tak znalazłem dom. No trochę zagubiony byłem, ale to nie wszystko co robiliśmy na streamie. Na stream był hardkorowy. Co tam jeszcze takiego ciekawego było? Tak, schody w netherze, ale tam nie będę szedł, bo tam to trochę daleko jest ten nether jednak. Normalne schody do... tak po prostu od portalu w dół. Ale co ciekawego, tutaj się zmieniło w magazynie całą podłogę tutaj. Jak widzicie, tak to jakoś ogarnąłem. Mniej więcej to wygląda tak. A tutaj mamy ułożone z tego właśnie piaskowca, którego tak długo szukałem. Bo nigdzie oczywiście na mojej mapie piasku nie ma, ani pustynia, ani nic takiego. Później mamy netherową cegłę i zwykłą cegłę kamienną. No i tak to mniej więcej wygląda. Co ciekawe, tutaj w moim laboratorium ułożyłem to właśnie w taki sposób. Myślę, że to jest ciekawe, to jest dobre. W taki sposób to wygląda w moim laboratorium. Jak się tutaj wchodzi, od razu inny klimat. Jeszcze tylko ściany trzeba tutaj udekorować, tak żeby było wszystko spoko. Co ciekawe, to i to jest mega symetryczne, jak widzicie. Tutaj wszystko jest symetryczne. Do tego. Tak więc myślę, że to jest taki spoko motyw. Ach, bym prawie zapomniał. Tutaj. Dla tych osób, które były, to wiedzą o co chodzi. A dla tych, którzy nie byli, to... no, żałujcie, bo naprawdę było co oglądać. Wiele przygód. Schody są właśnie w taki sposób ułożone. Czyli drewno białe, murzyńskie i zwykłe. Białe, murzyńskie, zwykłe, białe, murzyńskie, zwykłe, białe, murzyńskie, zwykłe. Mówiąc inaczej, to brzozowe, świerkowe, dębowe, brzozowe, świerkowe, dębowe, brzozowe, świerkowe, dębowe. I tak przez kilkaset następnych klocków, tylko tutaj zahaczam głową i to muszę poprawić na pewno. Ale to tak troszkę nie za bardzo teraz, tylko po odcinku tak jakoś to poprawię. Bo jednak to trzeba poprawić. Jeden klocek na pewno tutaj zbić i chyba wystarczy, tak myślę. Dobra, a co tutaj? Krowy, krowy, moje krowy. Chodźcie, moje krowy. It's time! It's a time... o, zginęła jedna, a jak? Czas rzeźni nadszedł, krówki, sorki. Pora was wyzabijać. Dobra, 13 mięska mamy, myślę, że to trochę niewystarczająco. Na pewno, o, tutaj jest jeszcze ich mega masakra dużo, także tutaj sobie ich zabijamy. O, i widzicie ile tutaj tego jest, zdecydowanie jest tutaj za dużo. Trochę niehumanitarny sposób zabijania krów, ale... tak z miecza. W średniowieczu tak robili pewnie. Oh yeah. Dobra, tutaj wystarczy, tam jest już, już ich tam malutko. Ale możemy sobie zabić tutaj jeszcze troszkę. Dobra, pozbieramy wszystkie rzeczy.
i będziemy się powoli brać. Dobra. Niech reszta krów żyje spokojnie. Tego pozabijałem. Wow, jak dużo. Nie wierzysz, że aż tyle ich zabiłem. Polecimy sobie trochę poekspić. Bo niedługo 30 jak bijemy, no to będzie można iść gdzieś, coś ogarnąć. Cokolwiek. Z książkami. Dobra, pora upiec mięsko. Tutaj jeszcze miałem. Także pieczemy. O, złoto. Och, prawie 30 level. O, jak pięknie. Drzwi, gdzie? Nie, no nie tu. Gdzie się drzwi otwierały? Słyszeliście też? Co ja? Ja słyszałem drzwi otwierające się, no masakra jakaś. Dobra, to zbijemy tą grupkę szkieletków. I 30 level. Chodź. O, chodź. Dobra. Pora sobie ulepszyć książeczkę. I zobaczymy, jaki enchant się trafi tym razem. Ta trzcina, trzcina, jesteś tu, jest. Jest pełno fajnych surowców. Epickich, bym powiedział nawet. Mamy tej skóry na 41 książek, także długo już nie będę tych krów męczył. Mam nadzieję, że sobie trochę pożyją. Chociaż chyba gdzieś miałem skórę, tylko... Dobra, nie wiem. Może mam tej skóry więcej. Co to jest? Spadł z góry, kurde szkielet. Co ty nie ogarnąłeś? Chcesz mi więcej levela dać? Dobra. Ulepszonko. Jakieś na faście, na speedzie. Dobra, niech będzie to. Co to jest? Niezniszczalność 3, okej. Okay. Nice, myślę, że teraz byszka, można by to dorzucić. Nie jest to jakiś zły enchant. O, creeper. Co ten creeper się zagubił? Bym go zdjął z łuku, jakbym miał łuk. Ale nie mam łuku. Dobra. Nie wiem, czy to rzuci to Zbyszka, czy nie. Kosztuje to 9. 9 level. No i to jest tak i tak trójka, bo nasz max to jest czwórka. No więc nie wiem, czy to się nawet opłaca. No ale myślę, że tak. Myślę, że się opłaca. Tak, więc co ty myślicie? Pisaliście mi też, że uderzenie 1 to jest do łuku, a więc spoko. Tej w łuku mam tylko moc. Moc. Ech, no i pora sobie teraz te wszystkie rzeczy podkładać. Ach, dałem na odwrót. Spoko. Dobra, mam tutaj skórę. Skóry 40, ale wydawało mi się, że gdzieś tutaj jeszcze mam skórę. Tylko w takim razie to gdzie ja mam tą skórę? Nie no, nie miałem skóry, miałem tylko tyle, co tutaj było wcześniej. A więc mamy na 40 książek, myślę, że to się nawet tutaj nie zmieści. Tak, nawet tutaj nie zmieści, tak więc mamy sporo tego, całkiem wiele. Ile tylko można by chcieć. Dobra, złoto też trzeba odnieść na swoje miejsce. Tyle surowców tutaj mamy w przetopieniu, myślę, że to jest całkiem fajna ilość. Tego żelaza, tak chyba jeszcze jest w skrzynce, nie? Wow, to tego jest masakrycznie dużo. Widziałem też owieczki gdzieś. I pójdziemy sobie też je ogolić przy okazji. Ale widziałem też co takiego. Epickiego widziałem. Konie! Widziałem konie, tak. Tylko nie pamiętam miejsca, gdzie to było, więc trochę lipa. Ale pewnie na streamie jest, się ogarnie. Być może na streamie jest to miejsce. Więc można zawsze ogarnąć. Dobra, ale co takiego chciałem zrobić?
Tak fajnego. Może trochę o swoich planach opowiem. Tak więc tak, plany są takie, że potrzebujemy jeszcze dwóch kopalni. No i te kopalnie to by były, nie kopalni, farm. I te kopalnie to by były, jedna by była z ziemniaków i marchewek, a druga kopalnia to by była taka, w której byśmy mieli samo zboże. I tak się zastanawiam, gdzie by to dokładnie zrobić, bo tak, możemy tutaj coś wykopać, tutaj możemy coś wykopać. Możemy coś wykopać także tu, tylko... What the fuck?! Nie wybuchaj! Creeperku! Dobry creeper. I możemy coś tutaj jeszcze zrobić, tylko że... To jest taki problem w tym... Że tak naprawdę nie wiem... czy tutaj coś jest za tą ścianą, czy tutaj czegoś nie ma za tą ścianą, także nie wiem. Można też zrobić tu, tylko że to jest tak blisko spawnera szkieletów i no nie wiem. Także myślę, że najlepszym to jest chyba to rozwiązaniem. A gdzieś w innych lokalizacjach można coś innego zrobić. No tak to myślę. Bo tutaj też nic nie zrobię za bardzo, bo mamy tak, tutaj poproszę koniec góry. A po drugie schody są te, nie? No i to też jest tak, tutaj nic się nie zrobi po tej stronie. A po tej stronie też się nic nie zrobił, bo mamy też magazyn. I to też jest tak, że nic nie zrobił po tej stronie. Chociaż magazyn dokąd sięga? On jest dotąd, klocki 3. Ok, 4, 5. I więc tutaj można coś jednak ogarnąć na tej wysokości. Myślę, że moglibyśmy nam zrobić jakąś taką psiarnię, czy coś w tym stylu, nie? Więc to też jest fajny motyw, tak myślę. Dodatkowo możemy sobie zrobić tak. Gdzieś myślałem o tej lokalizacji, że tutaj sobie zrobimy dokładnie, centralnie pod tym, jak jest. Jak się znowu te dwie drogi spotykają, te dwie, to zrobimy sobie dodatkową farmę i to by była farma... ziemniaków i marchewek, albo przeniesiemy marchewki i ziemniaki tutaj, a to przeniesiemy na dół, tylko tak jeszcze zastanawiam na tym, jakby to ogarnąć, ale myślę, że tam po jednak marchewki pójdą na dół. No to jednak blisko mam do trzciny, do dyń, do tak, no nie wiem. Myślę, że tak lepiej będzie, jak tak zostanie. Wiem 32, czyli nie wszystko. Chyba nie urosło po prostu. Tak, może nie urosło po prostu te 4 trzcinki. Oraz jest jeszcze jeden ciekawy motyw. Tutaj, w tym oto epickim miejscu. Tak, bo tutaj jest ta zapadnia i tam są krowy dalej. Tu się też góra będzie kończyć. Także, nie wiem, w tym miejscu, gdzie tutaj jestem, wybudujemy sobie coś tak bardzo epickiego, jak stacja kolejek. Tylko nad tą stacją kolejek jeszcze się tak zastanawiam, bo nie wiem, jaką by tu stację kolejek zastosować, co tutaj zrobić. Bo na pewno chcę bardzo zaawansowaną kolejkę, bardzo, bardzo, bardzo zaawansowaną kolejkę. No, a do tego potrzeba mi trochę tak... Żeby to ogarnąć, nie wiem, czasu. Dlatego prace na razie stoją. Ale myślę, że jak się już uda coś ogarnąć, no to prace ruszą. Będziemy to budować. Jak na razie tylko coś takiego mogę sobie wbudować. Wiem, że tu jest sporo miejsca do kopania, tak więc dużą stację kolejek mogę sobie ogarnąć. I dlatego też, no taką będę chciał. Będąc szczerym, taką stację kolejek właśnie chcę ogromną. I to wymaga znowu dużo pracy, ale wykopałem tutaj to całe. No to co bym nie zrobił stacji kolejek, skoro to całe wykopałem tutaj. Co mogę jeszcze powiedzieć? No przede wszystkim chciałbym podziękować tym osobom, które były na streamie. Bo naprawdę było fajne, jak sobie mogłem pograć i to oglądaliście.
pisaliście mi różne rzeczy, jak to wszystko zrobić, jak ogarnąć. No dobra, co jeszcze? Tak, możemy zrobić płotki na moście z tego nederowego. Bo pisaliście mi też, że właśnie z tego nederowego płotki by zrobić na moście. Tak więc byłem w nederze i właśnie trochę tego zdobyłem. Płotki sobie możemy ogarnąć. Ja tam to chyba nawet mam. Dobra, zrobię na razie tyle i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bo jestem ciekawy, jak to by wyglądało. Tutaj chyba jeszcze mam trochę płotków. Tak jest, mam ich trochę. Że nederowe płotki byśmy sobie zrobili na moście. Też zobaczę, jak to będzie wyglądać. Tylko trochę tego dam jak na razie. Ale myślę, że może to nie będzie dobre. No zobaczę. Dobra. Co ty myślicie? Mi się tam... Nie, no nie podoba mi się. Nie na ten most. Ten most w początku miał być właśnie w takim stylu. Ewentualnie tutaj coś podobnego bym dał. Do tego. Ale te płotki właśnie takie prześwitujące, więc nie. W inny sposób można będzie je wykorzystać, ale nie taki. Zdecydowanie mi się to nie podoba. Jest dobrze jak jest. Ten most jest ok. A płotki możemy wykorzystać w jakiś inny oto sposób. Jak będę robił kolejkę, to tam możemy sobie właśnie te płotki użyć. I to jest ciekawy motyw. Do mostów z kolejki. Myślę, że to jest ok. O, brodawki urosły znowu. Szybko dosyć rosną. Tak obliczyłem, że średnio z jednej brodawki otrzymujemy 3 brodawki. Takie jest takie urośnięte. Otrzymujemy 3. No, teraz jest podobnie. Tylko, że musimy wydać... źle kliknąłem coś? Nie wiem, czy teraz straciłem, czy coś. Dobra, w każdym razie z jednej otrzymujemy 3, a musimy wydać i tak 1/3 z tego. Tak więc zostaje nam około tak jednego staka na czysto. Więc, no ja myślę, że to jest dobry biznes. Prawie jeden stak otrzymujemy praktycznie za nic. I takim sposobem mam już, zaraz wam pokażę, mam już tyle tych brodawek, widzicie to? Mam tyle tego cukru. No więc jedyne, co możemy sobie zrobić w takim wypadku, to tak, bierzemy to. Bierzemy 2 butelki. Ok. Bierzemy je sobie tutaj. Bierzemy sobie brodawkę. Ok, brodawka. Znaczy jedna by wystarczyła tak naprawdę, nie? Tak mi się wydaje, że jedna by wystarczyła brodawka. Później by wystarczył jeden cukier. Miksturki. No, come on. Butelka z wodą. I mamy klarowną miksturę. Teraz jeden cukier. I uwaga, ile co mamy? Co z tego otrzymamy? Coś epickiego zapewne. 3 poty na speeda. Tylko jeszcze pójdę po redstone'a. Jednego. Aby poty na speeda trwały, nie wiem, ile to będzie trwało, 8 minut, czy... Skoro teraz trwają 3 minuty, to będzie trwało 8 minut, tak, poty na speeda. Plus 20% speeda przez 8 minut, wow! Nice, to będzie piękne, to będzie takie epickie... Cudowne to będzie. Jedną sobie od razu wypiję, a dwie sobie zostawię. 8 minut speeda. Dobra, jedną sobie od razu wypiję. I zapierniczam tak, widzicie to? To jest po prostu epic. Dobra, teraz bez sprinta, nie? Wygląda jakbym na sprincie biegł, nie? A ze sprintem jeszcze jestem 2 razy szybszy. To jest po prostu mega te poty na speeda. Dobra, lecimy sobie w dół. Z potem na speeda. Zrobimy sobie rundkę i na tym zakończę odcinek. Dobra, tutaj sobie zrobimy rundkę. Chociaż mógłbym niżej iść, to też jest rundka jakaś tam.
No i na tym zakończę odcinek. Dziękuję wam, że oglądaliście ten super odcinek. Dziękuję wam, że byliście na streamie. Dzisiaj pewnie będzie streama, bo czasu brak. Muszę się jeszcze tydzień uczyć, ale za tydzień są święta, więc streamów będzie od groma po prostu. Tyle będzie tych streamów. Więc dzięki za to, że byliście, za łapki i ogólnie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, pa i cześć! Jej, siemano!